Beata Tadla, dzień dobry. Kłaniam się nisko, zaczynamy Onet Rano, wiem, i trochę oderwiemy się od tych trudnych, pandemicznych tematów, od tego, co się wokół nas dzieje, bo będziemy was zapraszać do zabawy, do tego, zachęcać do tego, żebyście się po prostu świetnie bawili. I to na dodatek jest zabawa z pomaganiem w tle. Taka właśnie będzie zabawa, na którą zaprasza portal Noise już jutro, a z nami jest redaktor naczelna Noise, Oliwia Bosom-Twe. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, słuchaj, to będzie studniówka, tak? Tak, organizujemy studniówkę dla tego wyjątkowego pandemicznego rocznika maturzystów, którzy nie mają normalnej studniówki. Dlatego wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić dla nich coś specjalnego, zrobić taki event online. Ale oczywiście on jest otwarty i dostępny dla wszystkich, nie tylko dla tegorocznych maturzystów. Ja na przykład nie byłam na swojej studniówce i zamierzam nadrobić jutro. Wydarzenie poprowadzi Karol Strasburger. Gramy dla WOŚP, więc jest to całkowicie charytatywna impreza. No i mam nadzieję, że na koncercie maty wszyscy będą bawić się świetnie. Poczekaj. Karol Strasburger będzie prowadził tę studniówkę, no to oczywiście liczymy na jakiś żart prowadzącego. My też na to liczymy i jestem prawie pewna, że pan Karol nas nie zawiedzie. A potem czekają nas oczywiście przeboje maty z albumu 100 dni do matury, więc tutaj też wybór i współpraca była oczywista. Kto inny jak nie mata. No tak, powiedziałaś, że nie tylko tegoroczni maturzyści mogą wziąć udział w tej studniówce, czyli po prostu to będzie taka zabawa międzypokoleniowa. Zdecydowanie. Cała rzecz dzieje się online. Wystarczy po prostu odpalić streaming, usiąść wygodnie na kanapie lub też wcale nie siadać, tylko ustawić się do poloneza. I razem z bliskimi, przyjaciółmi można oglądać, można się też łączyć na odległość i wymieniać się komentarzami z innymi, którzy gdzieś są położeni w jakiejś innej części Polski czy świata. Także sprawa jest otwarta absolutnie dla wszystkich i zachęcamy do udziału i dobrej zabawy. Tych starszych do odkurzenia wspomnień ze swoich studniówek sprzed lat, no a tych młodszych, tegorocznych, do tego, żeby to mimo wszystko w jakiś sposób była niezapomniana chwila. Poczekaj, bo powiedziałaś, że zapraszacie do wirtualnego poloneza. Jak my sobie mamy wyobrazić wirtualnego poloneza? Jeszcze na dodatek konkurs z tym związany. Konkurs, z tego co wiem, jest już w tym momencie zakończony, dlatego że zbieraliśmy zgłoszenia do wirtualnego poloneza do wczoraj. Natomiast filtry, które specjalnie stworzyliśmy w kontekście tej studniówki wirtualnego poloneza, są cały czas dostępne na profilu instagramowym Noise'a, więc tam czekają na was specjalne filtry z girlandami, balonikami i takim typowym fotograficznym tłem, które niektórzy z nas pamiętają jeszcze z lat 90. Także zapraszamy do zabawy i oznaczania nas. Na pewno będziemy wtedy też udostępniać na naszych kanałach instagramowych wasze zdjęcia, wasze filmiki wykonane przy pomocy naszych filtrów. Powiedz nam, w jaki sposób w trakcie tej studniówki online, no nie ma teraz innej możliwości, tak? Krawiec krajek mu materii staje, ale oczywiście zabawa może być przednia, przyzwyczailiśmy się trochę do online'u. Powiedz, w jaki sposób będą zbierane pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w tym czasie? W bardzo prosty, tradycyjny sposób, czyli będzie można wysyłać SMS-y. Oprócz tego będą też uruchomione aukcje, które zakończą się jakiś tam czas po samej studniówce. Szczegóły można znaleźć oczywiście na stronie Noise w naszych artykułach i na wydarzeniu na Facebooku. Więc zasadniczo to są dwie formy, atrakcyjne licytacje i wpłacanie przez SMS-y. Ale samo wydarzenie dla uczestników jest darmowe. Oczywiście, wystarczy tylko otworzyć komputer albo telefon czy tablet, jakieś dowolne urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu, kliknąć w link albo na naszym Facebooku, albo na Facebooku SBM Labelu, z którym współorganizujemy wydarzenie, albo na ich YouTubie, albo na naszym YouTubie i gdzie tam jeszcze są te linki. I można grać razem z nami, dla WOŚP, razem z matą, panem Karolem Strasburgerem.
i świetnie się bawić. To jest takie niesamowite, że te dzisiejsze technologie, dzisiejszy czas w ogóle daje taką możliwość, że właściwie w każdym zakątku świata można dołączyć do takiej zabawy, do takiej studniówki. Powiedz nam, Oliwio, czy obowiązuje studniówkowy dress code? Oczywiście tutaj podchodzimy do tego w bardzo otwarty sposób, ponieważ studniówkę każdy może przeżyć na kanapie, która gdzieś tam zresztą się pojawiła na tych zdjęciach, które wszyscy przed chwilą widzieliśmy. Więc kwestia pozostaje otwarta. Ci, którzy lubią się przebierać, lubią się stroić, jak najbardziej są zaproszeni do tego, żeby założyć odświętne kreacje. Ale jeśli ktoś ma ochotę spędzić tę studniówkę na kanapie w dresie z pudełkiem lodów obok siebie, to również do tego zachęcamy. Myślę, że ta formuła otwarta sprawdzi się dla każdego. Mm-hmm. Bardzo potrzebujemy takich namiastek normalności, bo pandemia, myślę, zabrała nam bardzo wiele, ale też te pokolenia, czyli tegoroczni maturzyści, to jest chyba wyjątkowo pokrzywdzone przez pandemię pokolenie. Studniówka to są wspomnienia. Oni tego mieć nie będą. Tak, zdecydowanie. Z tego, co się orientuję, jest to pierwszy rocznik od czasów stanu wojennego, który nie ma studniówki, więc to rzeczywiście jest taka tradycja, która ma długą, długą historię w Polsce. No i w tym roku poukładało się tak, jak się poukładało. Nie ma dużych imprez, nie ma dużych wydarzeń, a studniówka bez wątpienia należy do tego typu inicjatyw. Wydaje mi się, że trzeba się jakoś tam dostosować do tej rzeczywistości, którą mamy. I my się właśnie staraliśmy to zrobić. To znaczy sami po doświadczeniu właśnie przeniesienia się do strefy internetu, przeniesienia pracy do internetu, młodzież ma też doświadczenie tej zdalnej edukacji. Stwierdziliśmy, no dobra, no to czemu nie zrobić w takim razie zdalnej studniówki, skoro jakoś tam technologia nam dzisiaj na to pozwala. I uznaliśmy, że to może będzie też jakaś odpowiedź po prostu na tę rzeczywistość, którą mamy w tym momencie wokół siebie i być może to się jakoś sprawdzi. Oczywiście nie jest to jeden do jednego to samo, co prawdziwa studniówka na żywo w gronie swojej klasy. Natomiast myślę, że jest to jakaś tam odpowiedź na też jakąś taką zmianę, która się wydarza w naszym życiu codziennie w związku z tym, że się trochę do tego online'u przenieśliśmy. Myślę, że to jakoś jedno wypływa z drugiego. Ja sobie natychmiast przypominam moją studniówkę. Tańczyłam w pierwszej parze poloneza z dyrektorem liceum, ale ty powiedziałaś, że na swojej nie byłaś, bo... Nie byłam, bo z jakichś wielu różnych względów związanych z trudnościami okresu dorastania stwierdziłam, że jednak nie idę na tę imprezę, postanowiłam być zbuntowana i po prostu nie poszłam. Nie wiem, czy żałuję, czy nie, to było dawno temu. Nie mam w związku z tym studniówkowych wspomnień. No i tym bardziej z niecierpliwością oczekuję jutra. Czyli po prostu będzie można nadrobić. Oliwia Bosomt, redaktor naczelna portalu Noise. Dołączajcie zatem do wspaniałej studniówki. Początek o 19:00, prawda? Tak jest, 19:00. Zapraszamy zatem. Oliwio, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, czyli dziękuję, jutro o 19:00. Bawicie się na studniówce. Za moment dołączcie do nas na facebookowej stronie Onetu, bo rozpoczniemy takie spotkanie live. Możecie pytać, możecie komentować, bądźcie oczywiście z nami. Facebook Onetu czeka, a ja wam życzę udanego weekendu. Wszystkiego dobrego. Pa!